nasz AZS Uniwersytet Przyrodniczy. Właśnie za nami skończył się mecz ćwierćfinałowy. Przegraliśmy niestety 1-4 z drużyną z Paryża. Co można powiedzieć, to, że w dniu dzisiejszym niestety nie mogłem skorzystać z moich czterech zawodników. Michała Binkowskiego, Łukasza Jakieły, Marka Borgmana i Łukasza Kasprzaka, także no, to w jakiś sposób też nas pewnie osłabiło i przyczyniło się do tego, że jednak ten wynik był jaki był i nie ma co tu dużo ukrywać, no niekorzystnie. Cóż, walczymy jutro w kolejnym meczu, przed nami jeszcze dwa mecze i myślę, że walka o piąte miejsce na pewno będzie. Bo takie sobie zaplanowaliśmy, żeby jak już jesteśmy w ćwierćfinale, żeby powalczyć o to piąte miejsce, tym bardziej, że chłopaków może zmotywować to, że mogą uzyskać za to miejsce stypendium ministerialne. No tak na marginesie. Czy dziękuję przede wszystkim chłopakom dzisiaj za walkę, bo graliśmy gołą jedynastką. Mieliśmy tylko jednego rezerwowego bramkarza, Bartka Rolnika, który nawet musiał wejść pod koniec, bo już w tym skwarze, który dzisiaj był, to ciężko było cokolwiek pograć. Także mam nadzieję, że jutro będzie tak samo dużo fajnych kibiców i spotkamy się tu o 10:30. Najprawdopodobniej ten mecz będzie tutaj rozgrywany z Azerbejdżanem. Dziękuję.